Dzień dobry Państwu, witam w TV dla Zdrowia. Witam też Pana Profesora Zbigniewa Jandeczko z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie Profesorze, czy lekarze wracają do ziół? Czy są zainteresowani lekarze i studenci medycyny ziołolecznictwa? Czy wracają? Trudno powiedzieć. Ale my w Kolegium Medicum 10 lat temu zainicjowaliśmy uruchomienie takich zajęć fakultatywnych dla studentów medycyny. Ówczesny dziekan Wydziału Lekarskiego bardzo sceptycznie się na to zapatrywał, kazał mi przygotować taki materiał, żeby miał podkładkę i ja to przygotowałem, odpowiedział: dobra, ale jak mi tam będziecie mówić coś o znachorstwie, to was od razu wyłączę. Czyli takie myślenie od razu tak, stygmatyzujące, od razu... że jak zioła, to do przystrajania zwłok albo do czarów. Tak jest, tak. To znachorstwa, tak. Zielarstwa i różnych innych czarów, jak pan doktor mówi. A to przecież my wiemy, że to po prostu czysta nauka. To jest dzisiaj czysta nauka. I to muszę powiedzieć, że tysiące publikacji jest wydawanych w wielu periodykach na temat leku roślinnego. I czym jest lek roślinny? Sam jako taki może być środkiem terapeutycznym, ale lek roślinny jest modelem. Z niego izoluje się związki, które mogą służyć później do syntezy czy do półsyntezy bardziej aktywnych związków. Weźmy pod uwagę statyny na przykład. Statyny są pochodzenia grzybowego. A jednak chemicy, modyfikując, prawda, tą strukturę, stworzyli dalszy, całą generację, prawda, tych związków, które nie zawsze się sprawdzały, bo były i toksyczne, ale nadal dzisiaj wszyscy szanujący się lekarze leczący na wysoki poziom cholesterolu zalecają zażywanie statyn. Czyli... Sam jestem, prawda, przykładem, że powinienem zażywać statyny, ponieważ mam wysoki cholesterol. Czyli prawdą może się okazać to, że duże koncerny farmaceutyczne, jak nie wiedzą, jak znaleźć nowy lek, wysyłają dobrze wyposażoną łódź z super laboratorium do Amazonii i tamtejsze ludy im flirtują, czy może im coś ciekawego podrzucą, z czego oni potem robią wyciąg, robią chromatografię i tworzą syntezę chemiczną. Absolutnie, panie doktorze, nie wiem, czy pan kojarzy, był taki ojciec Szeliga. On był misjonarzem. Misjonarz pracujący w Peru, gdzieś tam w dżungli i on dzięki układom ze znachorami miejscowymi wytrzasnął tą unkarię tomentozę, czepotę puszystą, którą wyleczył tysiące ludzi. Zwaną może dla telewizorów wilkakora. Wilkakora albo koci pazur, albo jeszcze różnie inaczej. I no, zrobiła się koło tego bardzo duża afera. Wiele ośrodków naukowych zabrało się do badań tego wyciągu. No i stwierdzili, że on nie ma przeciwnowotworowego działania, tylko ma działanie immunostymulujące. No właśnie, bo to się... Przecież w standardach nawet farmakoterapii, w książce farmakoterapii jest jasno napisane, że nie tylko chemioterapia, nie tylko radioterapia, ale także immunostymulacja. Bo kiedyż ten nowotwór ma możliwość rozwoju? Wtedy, kiedy jest niska odporność w organizmie. Więc stymulacja tej odporności raz, że zapobiega, a dwa, że leczy. I zdaje się, chyba w tym kierunku idą Państwa wykłady z tego, co słyszałem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na dzisiaj są to wszystko leki z wyboru. Nie mamy dobrych rozwiązań, czyli te wszystkie leki, które działają cytotoksycznie, to one są stosowane, czy te taksoidy, czy winkrystyna, wublastyna z cisu. Natomiast winkrystyna, wublastyna z winka rosea z kolei. Dalej inne jeszcze środki, które są wykorzystywane, no kolchicyna toksyczna bardzo, też cytotoksyczna. Ale stosowana na przykład weźmy sobie glistnik jaskółcze zielne. Stwierdzono już dawno, że
on ma działanie cytotoksyczne na psach, przeciwnowotworowe, ale okazało się, że bardzo toksyczny był. W związku z tym taki profesor z Ukrainy zrobił pochodną, taką siarczanowo-fosforanową i okazało się, że ona świetnie, lepsza jest niż cokolwiek. Chciał zarejestrować, ale okazało się, że się znalazli ojcowie chrzestni, którzy chcieli się załapać, prawda, pod ten pomysł, pod ten patent. No niestety on powiedział, a tyle. Pojechał do Austrii, w Austrii dzisiaj jest stosowany jako środek o nazwie Ukrain, jako środek ułatwiający lokalizację nowotworu, ponieważ on się gromadzi w tkance nowotworowej, ale także substancja o właściwościach przeciwnowotworowych. W ten sposób, prawda, preparat z tego zwykłego glistnika został zrobiony. Podobnie duże badania prowadzone były nad Kubą Czarną. Pan profesor Ożarowski, pamięci, pokazał metaanalizę badań klinicznych nawet badania z dawnego Związku Radzieckiego. I też w tym kierunku. No szkoda, że jest to tak mało wiadomo na ten temat. No tak, badania są, zdania uczonych są tutaj podzielone, jest 50-50. Że to działa przeciwnowotworowo i nie uważam, że nie działa. No te kwasy poliporenowe, które tam występują w tej chubie, one niby wykazują aktywność. Ale jednak no, wyizolowane związki to nie to samo, co wyciąg. Najczęściej. Czyli jest pan zdaniem, panie profesorze, takiego jak Inicjatywy Żywocieństwa Józefa Grzegorza, że lepiej stosować preparat surowiec zielarski standaryzowany na zawartość danej jakiejś ciała czy tak na przykład hiperforyna, tak, o której mówiłem, tak, że aktywność tego dziurawca, no ta hamująca, prawda, zależy od wysokości poziomu, od poziomu hiperforyny. Tak. No i to jest istotne, że musi być on standaryzowany. Tak, czyli lepszy jest na przykład ekstrakt z kasztanowca standaryzowany na escynę niż sama escyna. Tutaj troszkę pan może wszedł w inny problem. Sama escyna, wie pan, jest stosowana w reparinie, żelu czy w tabletkach, przy żylakach od ludzi. Nikt nie stosuje na przykład nasion kasztanowca celem wykorzystania jako terapeutycznego, raczej izoluje się z nasion kasztanowca sumę 30 przynajmniej związków o nazwie escyna sumarycznie i stosuje się w formie soli sodowej, prawda, jako lek przy chorobie w stanach zapalnych żylaków podróży. Koncepcja na przykład, którą my też wyznajemy i która ciekawe jest pana zdania na ten temat, żeby raczej rzadziej stosować antyoksydanty syntetyczne typu na przykład witamina C, witamina E czy witamina A, a lepiej stosować antyoksydanty z naturalnych, czyli na przykład ekstrakty z aronki, żurawiny, róży, czy nawet cynamon, czy imbir. W tym kontekście one działają dużo lepiej, co tak wynika z naszej obserwacji. Ja panu podam taki przykład, który odbiega nieco od tego pytania. Mianowicie myśmy się zajmowali polisacharydami, które też notabene mają właściwości immunostymulujące. I proszę pana, wyizoluje pan te polisacharydy elegancko, ma pan substancję i co z tego? Jej pan nie rozpuści. A wyciągnie ją pan wodą. Jak ją zacznie się zagęszczać, osuszać, już się przestaje rozpuszczać. Czyli nie dość, że kwestia to jeszcze kwestia. Ale wracając do pytania, które pan mówił, jestem zdecydowanym zwolennikiem, idąc dalej na surowca sproszkowanego i to moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ organizm sobie sam wyekstrahuje potrzebne mu składniki. Przechodzi przez środowisko kwaśne, potem przez środowisko alkaliczne i stopniowo uwalniają się te substancje różnego pochodzenia i one się wchłaniają. A co my, jak my zrobimy ekstrakt, to my zawsze zubażamy ten wyciąg. I tak, niestety, no, część substancji zostaje w surowcu, jak robimy napar. No to też wie pan, no to część składników rozpuszczalnych przejdzie, część nie przejdzie. No, to są zawsze straty. A poza tym, wracając jeszcze dalej do pana pytania, kwestia witaminy C. Podawanie witaminy C w formie tabletki jest
daje dużo gorsze efekty jak spożywanie surowca roślinnego zawierającego witaminę C. Część tej substancji przechodzi przez przewód pokarmowy, bo ona, jak mówiłem, prawda, na wykładzie, potrzeba byłoby mikronizacji, czyli rozbicia tych dużych skupisk substancji na malutkie, żeby ten kontakt z sokami trawiennymi był jak najlepszy. I to się udało. Poprawiono o 100% wchłanialność dzięki temu, że rozbito te substancje, nie same związki, tylko grudki substancji na mniejsze, 2 nanometry. My to obserwujemy na przykład w przypadku pyłku pszczelego, kiedy wedle takiego kompendium Ministerstwa Zdrowia Republiki Federalnej Niemiec, dawka zmikronizowanego pyłku pszczelego terapeutyczna to jest około 2 do 3 gramów na dobę. Natomiast dawka obnóży, czyli tych ziarenek, to jest 20 do 30 gramów na dobę. Czyli ewidentnie ona jest 10-krotnie bardziej przystajalna, jeżeli jest to w formie mikronizacji. Coś współpracował z Apipolem? Nie. My mamy taką firmę, która wiemy, że jest w stanie zmikronizować ten produkt. I to tak rzeczywiście wygląda. Tylko ta mikronizacja pyłku prowadzi do czego? Do rozbicia tych skupisk, czy do uwolnienia substancji zawartej w pyłku. Bo myśmy opracowali metodę uwolnienia substancji z pyłku, bo co z tego, że ja połknę pyłek, jak on przejdzie przez mój przewód pokarmowy i wydali się, prawda, w formie takiego wyjściowego pyłku. Myśmy rozwalili pyłek, czyli uwolniliśmy ze środka tą zawartość, to DNA razem, prawda, z różnymi składnikami ważnymi dla sportowców, bo to towar dla sportowców, dla Japonii, prawda, w Japonii to się bardzo mocno, prawda, propaguje właśnie jako środek taki adaptogenny, wzmacniający bogate składniki, dlatego w pyłku jest wszystko, co potrzeba. Tak, no pan doktor Górnicka nawet zalecała pyłek pszczeli jako suplement diety dla kobiet w ciąży, bo one suplementuje tylko we wszystko. Cały czas jest problem tego, że ta egzyma, ta zewnętrzna, jest strasznie odporna. Tak. Na zniszczenie. Myśmy to wzięli, zwilżyli, następnie żeśmy to obniżyli temperaturę, prawda, temu do przy pomocy ciekłego azotu i po prostu to pękło. Tutaj ta mikronizacja, którą my chodzi... Mikronizacja, nie wiem jak dalece ta mikronizacja pozwala. Do poziomu farmakopalnego. Do poziomu farmakopalnego. Mikronizacja oddawcy farmakopalnej. Nie pamiętam tych dawek, jak wielkości drobin, No właśnie, czy pyłek ulega pęknięciu, czy też te skupiska pyłku ulegają rozdrobnieniu? One ulegają rozdrobnieniu aż do formy takiej, która jest przystajana, bo to właśnie badano, te niemieccy uczeni badali tej kwestii. Ale właśnie mówiąc o tym pyłku, czy też o w ogóle o wchłanialności surowców zielarskich, co ma wpływ na tą wchłanialność? Bo pan profesor o tym wcześniej dzisiaj mówił na wykładzie. No na pewno forma leku. Musi być właściwa forma leku, żeby ta substancja czynna uwolniła się, czy w żołądku, czy w dwunastnicy, czy dalej. No i takie formy dzisiaj są stosowane w zależności od tego, gdzie potrzebujemy, żeby nam się substancja wchłaniała. Nie zawsze jest wskazane, żeby w żołądku, jak ten kwas acetylosalicylowy nieszczęsny, prawda, który jak ktoś ma wrażliwy żołądek, to mu zniszczy prawda, śluzówkę. Przy sercowcy to powinni codziennie zażywać 75 mg tego kwasu acetylosalicylowego. No to fajnie, no to jak mam dobrą śluzówkę, to funkcjonuje, a jak nie, to mam w żołądku. Czyli forma podania ma znaczenie. Forma podania, to jest pierwsza rzecz. Forma farmaceutyczna, czy forma leku, jak to się mówi. To, na co mamy wpływ. To możemy odpowiednio przygotować. Forma ma znaczenie, w jaki sposób podamy lek roślinny, czy w ogóle lek naturalny.